Ale. No i jest Kamil Handel, czyli rozumiem, że za chwilę będzie to Damian Wiszewski. Bardzo ciasta przy kawędzniku, troszeczkę ryzykownie. Ojciec tego na szczęście nie widzi. Jacek Handel, znakomity kierowca wyścigowy. On szykuje już drugi rok z rzędu niespodziankę. Bardzo wszystko w porządeczku. Kamila Handla, tego toczącego, no prywatne pojedynek to nie, bo oni chyba nawet tak nie zapewnia, jak nie myślą. Zawsze pan analizując wyścig i pisząc informacje prasowe, patrzą na... Oh,
planowanie wyścigów w Sopocie. Sobota nie była dla mnie zbytnio szczęśliwa, ponieważ na pierwszym wyścigowym podjeździe uderzyłem w szykanę, gubiąc cały zderzak praktycznie. Dziękuję bardzo za oddanie dokładki, która leżała na szykanie. Drugi podjazd, już tak jakby to uderzenie w szykanę mnie wybiło z rytmu i pojechałem troszkę wolniej niż chciałbym, ale było ok. Dzień ukończyłem na czwartym miejscu. Dzisiaj już złożyliśmy auto, za co dziękuję bardzo za pomoc Konradowi i wszystkim, którzy mi pomagali. I udało mi się pojechać dwa czyste podjazdy, pobijając swój osobisty rekord z 2019 roku na trasie i skończyłem dzisiejszy dzień na trzecim miejscu, z czego jestem bardzo zadowolony.